Siemano, tutaj Rawson z kanału Rawson Games. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry GTA 3. Sorry za taki głos, ale jestem strasznie poirytowany tym wszystkim. Jestem po prostu wykończony psychicznie. Sorry za to, ale no muszę jakoś nagrywać, nie? No muszę mieć jakoś chęci do nagrywania, nie? Lecimy z kolejną misją. Zniknięcie Lowa. To jest jedyna cutscenka, która była bez głosu, bez dialogu, bez napisów, tak dalej, tak dalej. Dobra. Lecimy z kolejną misją. Tym razem mamy gościa o imieniu Ray. Trzeba mieć porządny pojazd jakiś, nie wiem, szybki pojazd trzeba wziąć. Bo ta misja to będzie na czas, nie? Tak więc widzimy się za chwilę. Słyszymy się za chwilę. Okej. Przygotowałem sobie pojazd. Jak widać, super szybki pojazd. Wykonujemy kolejną misję u Ray'a na widelcu. You weren't followed. Good. This is it. I'm way over my head and I'm starting to drown here. The CIA seems to have a vested interest in Spank and they don't like us screwing with the cartel. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Get me to my flight at the airport, and I'll make it worth your while. Okay. Czy mamy z Rayem uciec stąd jak najszybciej, tak? Spoko. All I wanna do is not poop. Siadaj szybko, kurwa. Pojedziemy sobie tutaj. Aby ktoś tutaj nie wpadł na drogę, jakiś chuj, co biegnie na nogach. Mam nadzieję, że się tak nie stanie. Dobra, mamy tutaj metro. Gdzieś tutaj w pobliżu powinniśmy mieć metro. O właśnie. I tą drogą sobie pojedziemy. Kurwa mać. Śmieciu jebane. Skoro nie umiesz jeździć, no to po chuj się wkurwiasz. Po co? Pierdalać. Śmieć jebane. Jak was kurwa nie lubię. A wręcz nienawidzę. A, już kurwa. Jesteśmy już i tutaj musimy zaparkować. Tutaj musimy wjechać, nie? Przez schody. Abyśmy zdążyli przed czasem. Bo nie jestem szybkim kierowcą, tylko wolnym jak żółw. Wypierdalać śmieci jebane. Here's the key to the lockup. You'll find some cash and some supplies I stashed in case things got tight. See you around. Dzięki, Ray. Dzięki za klucz. Nie pojedziemy sobie tutaj, bo jeszcze tam stoją. Pojedziemy jeszcze raz metrem. Kurwo jebana mać. Spierdalaj z wozu. Dodatkowo ci zajebie. Zamknij ryj, babo. Przestań mnie wkurwiać.
Jedź sobie tutaj. Bo tutaj nie było policji. Pojedziemy sobie tutaj. No i jedziemy sobie tą samą drogą, tylko że w drugą stronę, nie? No dobrze, widzimy się za chwilę, jak dotrę na to miejsce. Dobra, jestem już. Jesteśmy w garażu Reya. Co to kurwa było w ogóle? Nie wiem. Nie pytajcie się mnie. I mamy wóz pancerny i amunicję do tego, nie? No dobrze. 20 tysięcy dolarów za tą misję, zajebiście. No trzeba gdzieś to zaparkować, nie? W garażu jakimś. Żeby mi się tutaj nie stracił, nie? No. No to widzimy się za chwilę w następnej misji. Okej, okay, jestem z powrotem. Spatrzcie, tutaj nagrywam. Nagrywa się, okej. Okay. Lecimy. Lecimy z kolejną misją. Przynęta. Miguel seems to think I'm mistreating him. Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has three death squads dotted around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Spoko. Ofiary, okej. Okay. Trzeba zmienić radio na inne. To zawracanie było chujowe, nie? Nie oszukujmy się. Gdzieś tam muszę jechać, nie? Znowu. Na trzecie miasto. No dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, jestem już. Lecimy. Ten nas goni. Zawozimy tego gościa tam, gdzie jest żółty kwadracik. Tak się jechało. Potem tak, a potem tak. Jedziemy tutaj i bronimy naszych sojuszników. O ile nie będą nas atakować, tak? Serio? Jakby zgubiłem? Chwileczkę. No nie może, ja go zgubiłem. Dobra, goni mnie. No chodź tu. Chodźcie tu, śmieci jebane. Wamacz. A jedźże. Musiałbym być w samochodzie chyba, nie? Tak, musiałbym być w samochodzie. Tak. Nice. Ładnie. Zostali zmiecieni z powierzchni ziemi. Bierzemy od nich oczywiście ammo. Znaczy ja mam i tak full, więc właśnie. Zmiana radia oczywiście. Na inne. Pojedziemy sobie tym razem tam, nie? Spierdalać z drogi, śledzie! Jebane ścierwa, kurwa. Kurwa mać, naprawdę! Dobra, mamy kolejnego śmiecia.
który chce nas dogonić, a nie może. No chodź tu śmieciu, chodź. Chodź tu do mnie. Nice. Pojedziemy sobie tutaj. Pojedziemy sobie tutaj. No i mamy gościa. Zajebiście, nie? Chodź. A, jeszcze... Tak. Chodź tu, frajerze. Trzeba wsiąść do samochodu najpierw. I teraz. Pierdalać, frajerze. Okej, został nam jeszcze ostatni samochód do rozwalenia. Wezmę sobie. Trzeba o tym pamiętać, tak, że trzeba cały czas siedzieć w samochodzie, nie? Oni potem sami go rozjebią. Dobra, trzeci samochód już jest. Tak więc jedziemy. Oni oczywiście za nami jadą. Nie wysiadamy z samochodu, dopóki nie dotrze na samą metę, tak? Troszeczkę daleko się został. Co wy robicie, idioci? Co wy robicie, idioci? Ja pierdolę, brak mi słów. Jeszcze tutaj czterech zostało, nie? No to dobra, no to czekamy na tego chuja. Na tych skurwysynów. Oni już tutaj jadą na spokojnie. Ja się jeszcze tutaj ustawię, nie? No właśnie. Dobra, nice. Nice, pięknie. Uciekaj. Zajebiście. Nice. Okej, sprawdzę, ile tutaj minut nagrywam. 2 minuty plus... Plus... 10... 12... Okej, wiecie co? Skończymy sobie tutaj. Tak więc dzięki za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. Sorry za... głos, ale musiałem się zirytować swoje własne życie. Na razie, cześć! Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.